A my weszliśmy teraz w strefę spraw związanych z rynkiem cyfrowym, więc odnotujemy z wielkim zainteresowaniem, że o ponad 52% wzrosły przychody grupy IntelliWise w drugim kwartale bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Jak przyznała spółka, wynik jest zasługą zarówno rozszerzenia zakresu współpracy, jak i zwiększania się zapotrzebowania na usługi wśród dotychczasowych klientów. Na pewno pomogła pandemia COVID-19, która zwiększyła liczbę użytkowników online oraz napędza internetowy handel. IntelliWise to jeden z czołowych graczy na polskim rynku dostawców usług chmurowych. Firma wdraża pod klucz rozwiązania wspierające cyfrową transformację, digital transformation, które pomagają klientom zwiększać efektywność e-marketingu oraz e-commerce. O tym, jak wykorzystać czas pandemii, będziemy rozmawiali teraz z prezesem IntelliWise Marcinem Strzałkowskim, z którym łączymy się. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry, dobry wieczór. Kiedykolwiek będzie to transmitowane na jakimkolwiek kontynencie oczywiście. Od razu widać globalne zacięcie. Na razie głównie w Polsce. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, świetne wyniki. Ja rozumiem, że drugi kwartał był rewelacyjny. Wszyscy przedsiębiorcy zrozumieli, jak bardzo digitalizacja jest potrzebna. I teraz główne pytanie, które się nasuwa, to jest, co będzie w trzecim i czwartym kwartale. Czy też będą takie skokowe wzrosty sprzedaży i zysków? Pośród dostawców podobnych rozwiązań, czyli takich rozwiązań dla sklepów, firm, banków, ubezpieczycieli do e-marketingu czy obsługi klienta, wydaje nam się, że jesteśmy najlepiej przygotowani na rynku. Mamy za sobą kilkanaście lat pracy nad platformą i nad rozwiązaniami i na pewno będzie kontynuacja. Nie wiemy oczywiście, jaka to będzie kontynuacja. Proszę zważyć, że nasz model biznesowy to nie jest model biznesowy Fortnite'a, w którym wyrzucenie ze sklepów będzie powodować kupowanie większej ilości PaySafe kartów na przykład. Tylko u nas ten cykl pomiędzy tym, co spowodowała pandemia, czyli problem z dostępnością pracowników, obsługą klienta i tak dalej, przekłada się na nasze przychody jednak z pewnym opóźnieniem, bo firma musi dostosować to rozwiązanie, kupić od nas, my musimy wdrożyć, skustomizować. Więc sądzimy, że na pewno COVID pozostanie przez jakiś czas. Przychody powinny rosnąć i adopcja tych rozwiązań automatycznej inteligencji powinna także rosnąć. Czyli to nie jest tak, że to był jakiś taki gwałtowny napływ, który miał charakter takiego pęknięcia, chciałem powiedzieć pęknięcia balonu, ale to nie jest najlepsze skojarzenie, więc może inaczej spróbuję, takiego wodospadu zainteresowania, tylko to jest coś, co będzie narastało pańskim zdaniem? COVID-19 był tylko katalizatorem pewnych zmian, które się dzieją właściwie od dobrych 12-24 miesięcy. I te zmiany są widoczne gołym okiem i one są właściwie następują w dwóch warstwach, w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest migracja tradycyjnego handlu do internetu, czyli z offline'u do online'u. I proszę sobie wyobrazić, że część naszych dużych klientów, ale także Walmart w Stanach, ich udział w online, w całości handlu, ich udział online, czyli handlu internetowego, miał zaledwie kilka procent i to niskie parę procent, mniej niż 5%. W tej chwili te procenty radykalnie rosną. Dla wielu polskich dużych sieci one przekraczają 10%, czyli ten online jest bardzo ważny, a co za tym idzie, rośnie dramatycznie liczba kontaktów klientów, którzy kupują przez aplikację mobilną, przez WhatsAppa, bądź przez cokolwiek, przez online. W związku z tym rośnie też popyt na nasze usługi. Rośnie zainteresowanie. Robicie innowacyjne voiceboty i chatboty. W czym one mogą pomóc firmie, powiedzmy, waszemu klientowi? Powiedzmy to tym, którzy są mniej zorientowani. Na szczęście mogą pomagać w coraz bardziej prozaicznych sprawach, jak
wysyłka informacji związanej z zaległymi płatnościami, jak obdzwonienie bazy klientów związanych z przeniesieniem wizyty, bo lekarz nie jest w stanie być dostępny, czy też obsługa kilkunastu tysięcy pytań sklepu internetowego o status zamówienia użytkownika. Takie bardzo proste rzeczy automatycznie zamiast albo w miejsce konsultanta, którego po prostu nie ma pracy. A wasz największy sukces sprzedażowy, najfajniejszy pozyskiwany klient, najbardziej wartościowy w drugim kwartale? Na pewno największym projektem był projekt wspierania polskich przedsiębiorców, ponad 2 milionów polskich przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej i wsparcie ich w pozyskaniu informacji dotyczących tej tarczy. Niezwykle wymagający projekt, bowiem został wdrożony w ciągu właściwie 3 dni, i to od piątku do niedzieli, a w poniedziałek o 9:00 150 konsultantów z 5 instytucji było gotowych na odpowiedzi na dziesiątki tysięcy właściwie pytań użytkowników, czyli przedsiębiorców, wspieranych sztuczną inteligencją. Znakomicie. Bardzo serdecznie dziękuję. Mają Państwo teraz wyobrażenie, jak wiele można zrobić dzięki cyfryzacji, chmurze, voicebotom i chatbotom. Marcin Strzałkowski, prezes IntelliWise, po świetnych wynikach za drugi kwartał i drugie półrocze. Gratulujemy i do zobaczenia jak najszybciej. Dziękuję. Dużo zdrowia i świetnego weekendu.